Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy do Ameryki przygalopuje galopująca inflacja? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? Wspaniale. Naciskasz na reklamy? To pomaga kanałowi na rozwijanie się. Wielka inflacja, galopująca inflacja. No taka jak w Zimbabwe czy w Wenezueli. No z reguły wszystkie takie rządowe jakieś kombinacje, manipulacje rynkowo-społeczne, no to kończą się takim efektem. No Wenezuela miała chyba tam niektóre banknoty produkowane w Anglii, tak w sumie, przepraszam, w sumie to produkowali chyba w Anglii, drukowali te banknoty, no to one miały tam, ja nie wiem, jakieś 12, 15, 20 zer. To było coś nieprawdopodobnego. No i teraz w Ameryce te oczekiwania. Oczekiwania na inflację, no to jest ciekawa sprawa, bo cały system centralnych banków, no to czeka właśnie na to, czego ludzie się spodziewają. Patrząc na te wszystkie ceny dzisiejsze, na tą sytuację finansową, to można pomyśleć, że rząd federalny, że rezerwy federalne, no to jakoś nie satysfakcjonują całej tej stabilności ceny i no stabilność rynku w Ameryce i stabilność waluty, no to jest kongres dał odpowiedzialność dla Urzędu Federalnego, dla Urzędu Skarbowego, no i oni mają to robić, tak? Także banki słuchają się to, co rząd federalny robi, rezerwa federalna, no ale to wszystko jest wspólne z inflacją, tak? Ta inflacja jednak następuje, jeżeli ludzie spodziewają się, że będzie więcej coś kosztowało, no tak spodziewają się, że będzie więcej coś kosztowało, no to wymagają, żeby więcej im płacono. No i teraz jak to działa? Działa na tej zasadzie, że ekonomiści, że rząd federalny wierzy w to, że może to wszystko zakotwiczyć. No i to jest w zasadzie ich cała robota. Jak zakotwiczyć tą inflację. Inflacja no jest mniej więcej tak 2-3%. Także jeżeli ktoś ma oszczędności i ma płacone 1-2%, a inflacja jest 2-3%, no to dokłada do tego interesu, no bo w zasadzie traci z każdym rokiem pieniądze, mógłby mieć więcej, a musi wydawać jeszcze więcej. Także te oczekiwania, że można zakotwiczyć coś takiego, no to rząd federalny, rezerwy federalne będzie musiał podjąć jakieś ciężkie decyzje, co z tym zrobić. Taka normalna teoria na temat cen i spodziewanych, oczekiwanych inflacji długoterminowej, no to właśnie tak jak powiedziałem, jeżeli pracownicy wierzą, że będzie inflacja, no to żądają od pracodawców, żeby dostawali większe pieniądze. A wtedy, jeżeli pracodawcy dają większe pensje, no to wtedy ceny podwyższają. Jak ceny podwyższają, no to żeby zrekompensować to, co ich kosztuje. A teraz w Ameryce wszystko coraz więcej kosztuje. Benzyna coraz więcej kosztuje, stawka minimalna coraz więcej kosztuje. Także każdy patrzy naokoło i wie, że inflacja galopuje. No i tak, jeżeli wierzy w to, to nawet, przepraszam, nawet jeżeli nie dotyczy ich, straszny jest sezon, no nie ogórkowy, sezon alergiczny. Pyłki latają po prostu, lato jest nieprawdopodobne, deszczów nie ma, no to jednak to wszystko lata. No i dobra wiadomość dla rządu federalnego, że no
nie wszyscy są przekonani, że będzie ta inflacja, także rodziny, pracownicy nie wymagają tych większych wynagrodzeń, no ale prawda jest taka, że robotnicy, pracownicy mogą wymagać większych wynagrodzeń, ilekolwiek tam chcą, ale płaca jest bazowana na tym, co pracownik robi, co on może zrobić, a nie o tym, ile myśli i że może zarobić. No, produktywność jest ważna. Także inflacja ma i nie ma wpływ w oczekiwania na inflację. Do tego jeszcze większość domów, rodzin zarabiających, no to trudno jest im przewidzieć inflację, tak? No, jak normalny człowiek może przewidzieć inflację? No to jest taka spekulacja. W Japonii, no to tam nieustannie ci wszyscy ekonomiści, to ten centralny bank i cały ten rząd, no mają obsesję na tym, jak się spodziewać i jakiej się spodziewać inflacji przez ostatnie 20-30 lat, a ludzie patrzą na przyszłą, w sumie patrzą na przyszłą inflację, patrzą, ile kosztuje. No i teraz, jeżeli ludzie chodzą do sklepu i płacili, powiedzmy, rok, dwa, trzy lata temu za koszyk jedzenia 80, 100, 110 dolarów, a teraz płacą 180, 200 dolarów, no to widzą, że kupują to samo, a to wszystko kosztuje dwa razy więcej, no to dla nich jest inflacja po prostu galopująca, tak? Jeżeli widzą, że mieszkania, domy kosztowały, powiedzmy, 10, 20, 30% mniej niż oni kupowali to rok, 2, 3, 4, 5 lat temu, no to wszyscy widzą, że jest inflacja galopująca. Rząd federalny ma jedynie nadzieję, że taki średni Amerykanin nie będzie żądał większych wynagrodzeń, no ale niestety teraz inflacja to jest mniej więcej tak 2,5-3%, to była między 2015 a 2020, no a teraz ludzie się spodziewają, że po prostu wystrzeli w ciągu następnych 12 miesięcy co najmniej 4,5-5%. No to już jest poważna sprawa. Także sporo ludzi, którzy patrzy właśnie na te codzienne wydatki, no to widzą to, że to jest około 4-5 już teraz. No i dużo firm zaczyna zapowiadać, że ceny będą podwyższane. Także ta spirala się zaczyna nakręcać. No to jest niby dobre dla rządu federalnego. No ale czy te oczekiwania to są prawdziwe dla rynków, no można powiedzieć inwestycyjnych, można powiedzieć spekulacyjnych. Forum One, no to jest taki drugi filar emerytalny, no i tam są miliardy, tam są tryliony po prostu wpuszczone, no i inwestorzy patrzą się, gdzie największe pieniądze mogą uzyskać. Obligacje rządowe, no obligacje rządowe to jest to, co ludzie mówią, że Chińczycy po prostu mają tyle tych obligacji rządowych, gdzie Ameryka płaci komunistom ciężkie procenty, no i będzie płaciła jeszcze większe procenty. No część ludzi mówi, że Chińczycy powinni sprzedać, no ale po co Chińczycy mają sprzedawać, jeżeli mają parę trylionów, no to jakby zaczęli sprzedawać, to wszystko, ta wartość by spadła, to by mieli połowę tego, co mają, a tak to po prostu będą mieli tyle, ile mają, albo jeszcze więcej. Teoretycznie rynek finansowy i te oczekiwania jest łatwiejszy na tej spekulacji do przewidzenia. Inwestorzy to bazują te swoje
przypuszczenia patrzą na przyszłość, nawet bardziej jakichś takich wyrafinowanych czy matematycznych obliczeniach i taki ten mechanizm jest w sumie przewidywalny. No i może też do pewnego stopnia też uregulować inflację, ale i to wszystko jest przez te procenty. Także najgorszy problem w tym wszystkim to jest to, że jakie korzyści finansowe przewidywane przez Urząd Federalny, to jest to, żeby po prostu tanio spłacać. A administracja Bidena, no oni rozdają te pieniądze. Oni rozdają te pieniądze, tryliony dolarów dają. Także wszystko to idzie przez ten społeczne zasiłki. No i infrastrukturę, jest ten plan na infrastrukturę. No co to jest? No, ta infrastruktura, cała ta Bidena, te parę trylionów, no to taki klasyczny film polski miś, tak? Także jest, że w Ameryce będą budowali takie te misie i to nie jest po to, żeby z jakiś produktywną inwestycję zrobić, tylko po prostu jakieś oszukańcze sprawy do wydawania dla kolesiu. No i to jest właśnie ten przykład, kiedy po prostu socjalizm się rozpada, bo te pieniądze są wydawane na lewo i prawo, przez najróżniejsze kliki partyjne, jakieś koterie partyjne, przez ludzie dostają pieniądze za to, że nie pracują, no i to się samo napędza. Komuniści wierzą, że dawanie takich pieniędzy, no to oni kupują więcej, no ale jeżeli kupują więcej, no to faktycznie kupują więcej, no ale wtedy prawo i popytu robi to, że jeżeli można sprzedawać więcej, no to ceny rosną, no i to wszystko to się nakręca. Inwestorzy na Wall Street też spekulują, także te zakotwiczanie przez rząd federalny, przez rezerwy federalne tych stawek inflacyjnych, no nie są w stanie utrzymać. Także czy będzie galop? No wygląda na to, że może galopującej inflacji nie będzie, ale będzie spora inflacja. Także to również zmieni głosowanie w 2022, zmieni 2024. Trzeba pamiętać, że w Ameryce pożyczki hipoteczne na domy, powiedzmy przed rokiem 80, no to były 17-18%, no bo była taka inflacja. 15% była inflacja, ludzie płacili 17% za pożyczki. No domy były tanie, no ale to też było wszystko relatywne, bo tokarz powiedzmy, czy jakiś tam robotnik, no to zarabiał dolara na godzinę, czyli powiedzmy 2000 rocznie, no ale domy w tym czasie kosztowały powiedzmy 10-12 tysięcy dom kosztował, no ale to było 5-6 lat pracy, no tyle tylko, że płacąc 16-17% rocznie, no to są kolosalne pieniądze, no ale to już Ameryka przez to przeszła, no i wygląda na to, że demokraci znowu galopują w tym kierunku. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej piszesz komentarze, też bardzo pomocne. Oglądasz reklamy, wspomagasz kanał. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już zmonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że macie tradycyjny punkt widzenia. Dziękuję, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja to jest coś ważnego dla was. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie na normalnych 2022, na prezydenta 2024. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, jak inflacja będzie zjadała wasze oszczędności. Patrzcie się, ile wydajecie na benzynę. Patrzcie się, ile zaczynacie wydawać na jedzenie. No to jest właśnie to, kogo wybraliście. Wybraliście wariatów do kongresu. Wybraliście wariata do Białego Domu. Także zacznijcie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.